Praca duszpasterzy to głównie posługiwanie wiernym w kościołach, tam gdzie ludzie gromadzą się na wspólną modlitwę i sprawowane są sakramenty. Ale życie religijne wiernych toczy się również w ich domach, dlatego w różnych tradycjach wyznaniowych duszpasterze odwiedzają swoich wiernych. W kościele rzymskokatolickim w Polsce te odwiedziny odbywają się w okresie świąt Bożego Narodzenia i nazywane są kolędą. Kolęda, czyli wizyta duszpasterska, jest związana ściśle ze świętami Bożego Narodzenia, a nawet bardziej ze świętem Trzech Króli, objawieniem pańskim. Pierwotnie chodziło o to, aby właśnie kapłan chodził z wizytą duszpasterską po święcie Trzech Króli. O tym mamy jeszcze wzmianki chociażby w Chłopach Rejmonta, gdzie kapłan właśnie w sam dzień święta Trzech Króli przemierza całą wieś i nawiedza domy. Przede wszystkim celem obecnie kolędy jest, jak to mówi się oficjalnie, wizyta duszpasterska. To znaczy, żeby przynajmniej raz w roku kapłan mógł wejść do domu swoich parafian i no, zobaczyć, jak żyją, jakimi problemami żyją, jakie są ich radości i smutki. Powinien być przygotowany stolik, odpowiednio nakryty obrusem, krzyż, krucyfiks właściwie, świeczki, Pismo Święte może być otwarte na Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie jest opis Narodzenia Pańskiego, i woda święcona, jeżeli jest w domu, to również woda święcona i kropidło. Takie kropidło można kupić również w sklepie. Szczególnym sposobem spotkania z wiernymi jest tak zwana kolęda, czyli odwiedzanie domu w okresie po świętach Chrztu Pańskiego. Wówczas co roku wierni powinni zaprosić duchownego, by poświęcił mieszkania wodą święconą, by również wspólnie się pomodlić. Po takim krótkim nabożeństwie trwającym 10-15 minut zazwyczaj zasiada się przy herbacie, rozmawia się o problemach danej rodziny, o problemach parafii. Duchowny mówi, jakie są plany jego parafii, wspólnej tej parafii, czy chcą remontować, budować, kto odwiedzi tą parafię. Zaś wierny opowiada, co u niego w domu słychać. Tym bardziej, że duchowny przecież sam widzi, czy w danym domu coś się zmieniło od minionego roku. Pamiętajmy, że prawosławne parafie nie są tak liczne, więc duchowny ma możliwość spokojnie zapamiętać, bądź też prowadząc jakąś wewnętrzną kronikę, odnotować, jakie potrzeby ma dana rodzina. Zwyczaj kolędy po świętach Chrztu Pańskiego został niejako delikatnie zreformowany i w wielu parafiach duchowny odwiedza właśnie nie po świętach, a w postach. W poście przed Bożym Narodzeniem i w poście przed Zmartwychwstaniem Pańskim, czyli już dwa razy i dwa razy te domy święci. Ale są też właśnie takie momenty życia, kiedy w jakiś sposób naturalny wręcz wprasza się. Na przykład zwyczajem prawosławnym jest, iż zmarły do dnia pogrzebu przybywa w rodzinnym domu, przychodzi duchowny, wspólnie się modlą. Spotkania wymuszone przez okoliczności życiowe niejako dają duchownemu prawo wejść w dany dom, nabycie nowego mieszkania. Jest związane z oświęceniem, kiedy duchowny przychodzi do takiego domu. W kolędzie nie chodzi o to, istotą sprawy nie jest koperta, tylko istotą sprawy jest prośba, modlitwa o błogosławieństwo dla domu, kiedy kapłan przychodzi. I nawet sam napis C plus M plus B można tłumaczyć w dwojaki sposób. Ten bardziej tradycyjny Kacper, Melchior, Baltazar, czyli imiona Trzech Króli, a drugi Christus mentionem benedicat, czyli Chrystus błogosławi mieszkańców. I to jest również ten wymiar bardzo istotny właśnie, gdzie pokazuje się ten wymiar modlitewny kolędy. Natomiast koperta, jak już wspomniałem, nie należy do istoty sprawy. Bywa tak, że kapłan, jeśli widzi, że w danym domu panuje ubóstwo, wtedy rezygnuje z przyjęcia tej ofiary. Nie ma żadnych cenników odnośnie koperty. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że koperta jest pusta. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta hojność jednak jest i no, każdy daje tyle, ile może.
i nieraz jest to wdowi grosz. Są to przecież pieniądze, które w dużej mierze idą na cele Kościoła. To wcale nie jest tak, że kapłan chodzący po kolędzie 100% tego, co tam jest w tych kopertach, że to należy do niego. Jest to bardzo takie uproszczone pojmowanie tego zbierania kopert. Zupełnie inaczej rozłożone są akcenty, jeżeli chodzi o duszpasterską odpowiedzialność duchownego za swoich wiernych. Mianowicie nie ma czegoś takiego jak akcji odwiedzinowej w konkretnym czasie. Oczywiście czas Adwentu, czas pasyjny to szczególny moment, kiedy odwiedza się rodziny, które proszą na przykład o wspomniane już przy innym temacie namaszczenie chorych, czy ten temat właśnie, czy tak jak w przypadku Kościoła Ewangelickiego, komunia dla chorych. Wtedy również organizuje się nabożeństwa domowe dla tych, którzy nie mogą opuścić swojego domu ze względu na stan zdrowia, na wiek i tak dalej, i tak dalej. I te odwiedziny duszpasterskie trwają cały czas. Duchowny odwiedza swoich parafian, kiedy przeżywają jakieś szczególne momenty w swoim życiu, jakieś jubileusze, czy sytuacje, które są trudne, czyli choroba, czy śmierć kogoś bliskiego z rodziny, odwiedza również na zaproszenie danej rodziny, bez okazji. Kościół ewangelicki w Polsce jest kościołem mniejszościowym, o wiele łatwiej duchownemu w tym przypadku dotrzeć do wszystkich. W Kościele ewangelickim jest tylko poświęcenie poprzez Słowo Boże i modlitwę. Na przykład są rodziny, które wybudowały nowy dom, dostały nowe mieszkanie i zapraszają swojego duszpasterza. Wtedy jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo dla tych ludzi, którzy tam są zgromadzeni. No nie dla ścian, tylko dla tych ludzi, którzy będą tworzyli to miejsce tak naprawdę. Sam też chodzę po kolędzie, to też wiem, że no, są różne temperamenty ludzi. Jedni są bardziej śmiali, inni są bardziej tacy wstydliwi, nieśmiali. Nie wiedzą, jak się zachować. Wiedzą tylko, no, że na początku powinna być modlitwa, choć i to nie zawsze tak bywa, bo niektórzy od razu chcieliby przejść do jakiejś rozmowy. Są też tacy, którzy mają z góry już przygotowane pytania. Czasami są to pytania krytykujące Kościół. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że na pewno wizyta duszpasterska jest okazją ku temu, aby takie sprawy wyjaśniać. Że to nawet lepiej, kiedy ktoś zadaje takie pytania, które wydają się być kłopotliwe albo niezręczne, krytyczne, aniżeli właśnie takie ugrzecznienie podczas kolędy, że wszystko jest ładnie i pięknie. Wtedy niestety kapłan wychodzi dosyć szybko. Zapamiętaj, odwiedzanie wiernych przez ich duszpasterzy praktykowane jest w wielu kościołach chrześcijańskich. W kościele rzymskokatolickim w Polsce takie odwiedziny nazywane są kolędą, ponieważ praktykuje się je w okresie świąt Bożego Narodzenia, czyli w czasie, kiedy po domach chodzili kolędnicy.